proszę trenera gości o zabranie głosu. Witam serdecznie. No, z naszej perspektywy mecz miał dwa oblicza. Na pewno wyszliśmy na to spotkanie ze swoim planem i od początku pierwszej połowy konsekwentnie go realizowaliśmy. Myślę, że pierwsza połowa przebiegała gdzieś tam pod nasze dyktando, mieliśmy kontrolę nad meczem i straciliśmy w prosty sposób bramkę. W prosty sposób, bo tutaj drużyna gospodarzy zagrała dłuższą piłkę, brak komunikacji między naszym bramkarzem a stoperem i tutaj napastnik gospodarzy, który agresywnie poszedł na piłkę. Przegrywamy 1-0. Nie załamaliśmy się, gdzieś tam staraliśmy się dalej grać i nie straciliśmy głowy. Było kilka stałych fragmentów, po którym dostaliśmy ten rzut karny przed przerwą. Nie ukrywamy, że ta bramka dodała nam trochę spokoju i pewności. Zeszliśmy do przerwy, zeszliśmy do szatni i w przerwie tutaj chłopaków tutaj upewniałem, że ten mecz, że gospodarze nie odpuszczą i tak ta druga połowa zrobiła się meczem bardziej otwartym na pewno. Jedni i drudzy mieli swoje okazje, było dużo stałych fragmentów. Mamy lekki niedosyt, bo mieliśmy sytuację na podwyższenie wyniku, ale równie dobrze gdzieś tam gospodarze mieli kilka groźnych stałych fragmentów, także mamy lekki niedosyt, ale szanujemy ten punkt. Jest to pierwszy punkt w tej klasie rozgrywkowej, także należy go szanować i myślę, że kibice obejrzeli dzisiaj żywy mecz na poziomie trzecioligowym. Dziękuję. Proszę trenera gospodarzy. Ja na początku chciałem powiedzieć, że jestem bardzo mile zaskoczony postawą Chemika i właśnie na takie mecze ludzie będą przychodzić, bo mecz był otwarty. Chemik nas zaskoczył zdecydowanie pressingiem wysokim. Nie dawali nam się rozwinąć żadnej akcji. Myślę, że tutaj ta walka trwała tutaj w środku i pod naszą bramką, także dużo biegali. W drugiej połowie uważam, że troszeczkę to ten wysoki pressing też zaszkodził zespołowi, bo oczywiście nie da się grać 90 minut i też stworzyły się wtedy większe przestrzenie, mieliśmy dłużej piłkę. No myślę, że tutaj końcówka to była tak jakby dramatyczna. Każdy chciał strzelić bramkę i tak powinno się grać piłkę. Każdy dążył do uzyskania zwycięstwa i myślę, że tutaj akurat, tak jak trener wspomniał, były sytuacje po obu stronach. Aczkolwiek myślę, że widowisko mogło się podobać i uważam, że ten wynik jest sprawiedliwy. Tak jak powiedziałem, mógł się rozstrzygnąć dwie strony, ale skończyło się jak się skończyło. Myślę, że tutaj co do decyzji sędziów nie będę dyskutował, ale myślę, że w dwóch przypadkach można było to trochę inaczej zinterpretować. Ale wrócę tutaj jeszcze do pierwszej połowy, rzut karny. Myślę, że tutaj był błąd z naszej strony. Mieliśmy 3 minuty do końca pierwszej połowy i uważam, że to powinniśmy ten wynik prowadzenia jedną bramką utrzymać i być może wtedy zupełnie mecz by inaczej wyglądał. Ale mimo wszystko skończyło się jednym punktem. Uważam, że dla nas każdy punkt w tych rozgrywkach jest bardzo istotny, ważny. No i trzeba się cieszyć z tego punktu. Jeszcze raz gratuluję trenerowi postawy zespołu i myślę, że Chemik nie jednemu zespołowi jeszcze namiesza w tych rozgrywkach.